Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na taki szybki haul, w którym chciałabym Wam pokazać kilka bardzo fajnych gadżetów. Zostańcie koniecznie ze mną do końca, ponieważ mam bardzo fajną dla Was, myślę, wielkanocną niespodziankę. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jest to bidon, który kupiłam z katalogu firmy Avon. On kosztował chyba 25 zł. Kupiłam go, bo strasznie mi się spodobał, chciałam mieć taki bidon, a przekonało mnie jeszcze bardziej do zakupu to, że ten bidon posiada wkład chłodzący. Ja w ostatnim czasie przekonałam się bardzo do picia wody mineralnej, więc mam nadzieję, że ten bidon się u mnie sprawdzi. Kolejną rzeczą są rękawiczki, kochani. Tak, rękawiczki na wiosnę kupiłam, ale są to rękawiczki do takich prac ogrodowych. Kupiłam je w Juli. One mają tutaj takie ochronne wypustki. Są z takimi pięknymi różyczkami i ze ściągaczem. Ja w maju wyjeżdżam na 2 tygodnie do rodziców na wieś. Tam zawsze buszuję w ogrodzie, robiąc różnego rodzaju porządki. Chociaż moi rodzice generalnie nie mają takiego ogrodu stricte warzywno-owocowego, natomiast jakieś tam krzewy, trawniki zawsze są do odświeżenia właśnie na wiosnę. I pomyślałam sobie, że wreszcie warto zainwestować w rękawice do takich prac, ponieważ do tej pory ja rękawic nie używałam. Kolejną rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, jest to lakier do paznokci z H&M-u w takim niebiesko-granatowym kolorze, który kosztował 2 zł, więc oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła tak taniego lakieru. No i kolejna rzecz kosmetyczna to czarne kępki do rzęs w trzech długościach z firmy Lovely. Ja to kupiłam na tej ofercie na dowidzenia w Rossmanie za cenę 3,14 lub za 4,14, gdzie one wcześniej kosztowały 8 czy 9 zł, więc myślę, że całkiem niezła cena. Kolejna rzecz to komplet lnianych woreczków zapachowych z Biedronki o zapachu kwiatu bawełny. Koszt około 2 czy 3 zł. Dziś żałuję, że kupiłam tylko jeden taki zestaw, ponieważ taki jeden woreczek można byłoby dorzucić komuś do prezentu i naprawdę stanowiłoby też to taki fajny, bardzo przyjemny gadżet. U mnie te zapachy rozeszły się w Biedronce jak świeże bułeczki, więc jeśli u Was jeszcze one są, to Wam bardzo serdecznie polecam. Kolejną rzeczą są to ozdoby, słuchajcie, z Pepco. Ozdoby wielkanocne oczywiście. Ja na swoim Facebooku pokazywałam tam Wam takie ptaszki do doniczek. A tym razem kupiłam takie kurki, właśnie na takich szpikulcach. I taka jedna kurka, słuchajcie, kosztowała 1,99 zł, więc myślę, że dobra cena, tym bardziej, że ja byłam ostatnio w Pepco i tych ozdób wielkanocnych jest naprawdę bardzo dużo. I zostając jeszcze przy ozdobach wielkanocnych, chciałabym Wam pokazać taką ozdobę z filcu. To kupiłam w Biedronce za około 5 czy 6 zł. Przepięknym, takim bardzo mocnym kolorze pomarańczy. Myślę, że przepięknie będzie wyglądało czy na stole, czy gdzieś tam w jakiejś aranżacji takiej wielkanocnej w domu. I dwa teraz takie super ekstra gadżety z Biedronki, chociaż dziwnie to zabrzmiało, takie ekstra super, ale naprawdę one są świetne, bo ja mam je sprawdzone. Ja mam je tutaj zamknięte, dlatego że ja kupiłam kolejne na prezent. Słuchajcie, ja mam to wypróbowane, kupiłam to normalnie wtedy w regularnej cenie za jakieś tam chyba 6 czy 7 zł, bo to kosztowało trochę więcej, a teraz kupiłam to za 3,45 i to jest zestaw do wyciskania cytrusów, tak wygląda. Tu mamy taką silikonową cytrynkę, do której wkładamy cytrynę i wyciskamy i tutaj przez ten otwór wylatuje nam sok. Absolutnie nie dostają się żadne pestki z cytryny. Mamy również do tego tutaj taką podstawkę, ale również drugim gadżetem jest taki spryskiwacz, który tym szpikulcem wbijamy w naszą cytrynę i słuchajcie, mam to również wypróbowane, ten sok faktycznie przez ten spryskiwacz również się wydostaje, więc pomyślałam sobie za 3,49 to jest naprawdę świetny gadżet i wzięłam go właśnie dla kogoś w prezencie. I kolejną rzeczą, która również jest już u mnie w kuchni, ale kupiłam teraz kolejny taki zestaw, to jest obierak i siekacz do czosnku. Siekacz jest taki sobie, aczkolwiek działa, nie mogę powiedzieć, żeby nie działał, ale jest taki sobie, natomiast najfajniejszy jest ten obierak, który pokażę Wam, jak wygląda już po rozpakowaniu. To jest taka silikonowa rurka, do której wkładamy ząbki czosnku, oczywiście nieobrane, bo to jest nasz cały obierak. Kładziemy na czymś płaskim, czyli na desce albo na blacie w kuchni
I po włożeniu tych ząbków czosnku do środka lekko masujemy ten czosnek właśnie w ten sposób. I dosłownie po kilku takich ruchach mamy obrany czosnek. Ja kocham czosnek, ale nie cierpię go obierać, więc dla mnie to jest naprawdę super ekstra gadżet. I nawet gdyby tylko to było za 3,45, to bym to kupiła. I jeśli u Was w Biedronce coś takiego jest, a zastanawiliście się, do czego to w ogóle służy, to koniecznie biegnijcie i kupcie sobie to, bo naprawdę to jest rewelacyjne. Kolejne rzeczy, tym razem ubraniowe. Trzy bluzki. Pierwsza to z Pepco. 14,99. Nie powiem, ale troszeczkę mnie cena skusiła. Również ten kolor, te podwijane tutaj rękawki, więc pomyślałam sobie, że za taką cenę bluzka na takie cieplejsze dni, wiosnę, lato, będzie naprawdę bardzo dobra. I jeszcze jeden sklep, w którym byłam ostatnio, w Kary. Tam z nowej kolekcji kupiłam taką siwą bluzeczkę z takim sercem i ta bluzeczka kosztowała 29,99. Ja uważam w ogóle, że w Kary, jeśli chodzi o ubrania, to całkiem niezły jest gatunek tych ubrań. Teraz generalnie jest jeszcze wyprzedaż pozimowa, więc naprawdę te rzeczy można kupić dosłownie tam za grosze. I właśnie z takiej wyprzedaży kupiłam taką granatową bluzkę na długi rękaw. I ta bluzka, słuchajcie, wcześniej kosztowała 34,99, a ja ją kupiłam za 19,90. Z tego, co się orientuję, ta wyprzedaż wciąż jest i tam już od 9 zł można coś kupić. I ostatnia rzecz taka ubraniowa to są takie tenisówki, które kupiłam bardzo dawno temu, słuchajcie, w Rumi. Te tenisówki kosztowały 14,99, oczywiście były inne również kolory, ale nie byłabym sobą, gdybym nie kupiła różowych. Dziwnie może teraz to zabrzmi, co powiem, ale ja te tenisówki powąchałam w sklepie i zdaję sobie sprawę z tego, że one pochodzą z Chin i są produkowane w Chinach, natomiast one absolutnie nie śmierdzą żadną gumą chińską, żadnym klejem chińskim i tylko i wyłącznie dlatego zdecydowałam się na ich zakup. Więc jeśli macie w swoich miastach ten sklep, to koniecznie gdybyście byli zainteresowani takimi właśnie tenisóweczkami, to biegnijcie, kupcie sobie, bo naprawdę są wygodne i mam nadzieję, że one się u mnie sprawdzą. I kochani, ostatnią rzecz, którą chciałabym Wam pokazać. Jak wiecie, ja jestem ogromną fanką bransoletek i nowe bransoletki pojawiły się w mojej kolekcji. Są to bransoletki firmy Gotti. Jak wiecie, ja noszę tylko i wyłącznie bransoletki, żadnej innej biżuterii. Tym razem pojawiły się bransoletki w takiej iście wiosenno-letnich kolorach pastelowych z takim przepięknym, delikatnym łańcuszkiem z tyłu, z piękną zawieszką w kształcie serduszka z napisem Gotti. Są to plastikowe, plecione właśnie bransoletki oraz dwie plastikowe, plecione bransoletki troszeczkę już grubsze, takie większe, szersze, z pięknym takim łańcuchem z tyłu, również z zawieszką z napisem Gotti w kształcie takiego kółeczka. Ja w swojej kolekcji mam też taką plecionkę plastikową większą od roku. Nic mi się absolutnie z nią nie dzieje. Łańcuch jest, nie czernieje mi. Te zawieszki, z tą zawieszką też się absolutnie nic nie dzieje. W międzyczasie jeszcze z Gotti pojawiły się całkiem inne u mnie bransoletki, takie z kamyczków, z koralikami, z takim tutaj oto misiem, z serduszkiem oraz z gwiazdką, też w takich bardzo fajnych, przyjemnych, pastelowych kolorach. Kochani, jak wiecie, bardzo kocham bransoletki i dzisiaj również przychodzę do Was z rozdaniem, w którym chciałabym się z Wami właśnie podzielić taką bransoletką Gotti. Wraz z sklepem Gotti, z firmą Gotti chciałabym Wam podarować taką bransoletkę z okazji właśnie świąt wielkanocnych. Kochani, cóż trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym rozdaniu? Trzeba mieć 18 lat lub zgodę rodziców, być moim subskrybentem oraz polubić Gotti na Facebooku, a w komentarzu pod filmikiem zostawić komentarz, jakie bransoletki właśnie w tym okresie wiosenno-letnim lubicie nosić, jakie kolory, fasony. I to tyle, kochani. Rozdanie trwa do kolejnej soboty, czyli przez cały tydzień. Wraz z firmą Gotti wybierzemy zwycięzcę, a osoba, która zwycięży w tym rozdaniu, będzie mogła wybrać sobie wybraną przez siebie bransoletkę właśnie ze sklepu Gotti. Oprócz tego na hasło Alex macie 5% zniżkę na zakup bransoletki właśnie lub innych bransoletek w
sklepie Gotti. Kochani, i to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy haul. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Przypominam Wam również o rozdaniu na 3000 subskrybentów na moim kanale, który trwa do poniedziałku wielkanocnego, więc mam dla Was takie dwie właśnie niespodzianki. Tą dzisiejszą z bransoletką Gotti i pamiętajcie o tych kosmetykach, które są do wygrania właśnie w tym rozdaniu na 3000 subskrypcji. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam. Pa!